Dobry wieczór, Sna Wojciechowska, TV Reklama. Jest ze mną małolatka 2, cześć. Siemaneczko wszystkim, siemanko K2, pozdrawiam. Po 2 latach jesteś na wolności. Czy coś się zmieniło tamtego czasu? Czy ja wiem, czy coś się zmieniło? Powiem ci tak, zazwyczaj jest tak, jak ludzie się powalają na kryminał, tracą rodziny, związki, znajomości, biznesy. Akurat ja dalej mam znajomych tych samych, co miałem. Hasik zarabiam ten sam, co zarabiałem wcześniej. Jedyne, co się zmieniło, to to, że lepszy kontakt mam z córką i powiększyłem grono swoich znajomych, o jeszcze większe grono ludzi, którzy mają honor, przestrzegają zasad. Nie tylko o nich mówią, tak jak większość tych pseudogangusów. No i myślę, że tyle. Bardzo mało jest z tobą wywiadów. Dlaczego? Czy ja wiem, czy jest mało ze mną wywiadów? Nie ma ani jednego, ale to też dlatego, że po prostu prowadzę tryb życia taki, a nie inny. Sama zresztą wiesz, jak jest. Umówiliśmy się najpierw na wywiad na poniedziałek, później przełożyliśmy to na wtorek, no i kręcimy go w środę. Pierwszy mój wywiad, jakby nie było. Wytatuowałeś sobie powieki. Powiedz mi, co oznacza ten symbol K2? To nie jest żaden symbol, to jest po prostu moja ksywka K2. Wydzierałem sobie już po raz piąty. Mam na szyi z tyłu, z boku na szyi, na skroni, na powiekach i w miejscu dostępnym tylko dla kobiet. Mam zamiar jeszcze sobie wydzierać w 5 innych miejscach. A sama nazwa K2 powstała 25 lat temu, bo jak wiecie, wychowałem się w domu dziecka. Na dom dziecka nie mówiliśmy bidul, jak większość dzieciaków mówi o bidul, to mówiliśmy kabaret, a żeby na aktorskie numer 2, dlatego powstało K2. 4 lata temu wezwałeś do walki Popka i Pomidora. Jaki masz teraz do nich stosunek? Czy ja mam stosunek do nich? No stosunek to ja mogę mieć z kobietą, tak? Jakie mam podejście do nich? Podejście mam takie, że mam dalej jajca w nich, tak jak miałem wcześniej. Myślę, że na ich temat już powiedziałem wszystko. Zresztą Popek w hotelu sam się przypucował do tego, że mówiłem prawdę. I tyle w temacie. A czy nadal chciałbyś zawalczyć z Popkiem? Nie są to jakieś moje priorytety i cele teraz w życiu, bo jakby nie było 2 lata, by siedziałem i wyznaczyłem sobie tam jakieś nie marzenia, plany, bo marzenia cały czas spełniam. Ale gdyby nadarzyła się taka okazja, to jak najbardziej. Powiedziałeś na swoim YouTubie, na jednym z filmów, że mógłbyś zawalczyć z Popkiem za darmo w imię zasad. Czy nadal to podtrzymujesz? Dużo się zmieniło przez te 5 lat, tak więc musiałbym być głupcem, żeby zawalczyć z nim za darmo, ale podtrzymuję to, co powiedziałem w jednym z moich filmików, że gdybym zawalczył z nim, to połowę oczywiście od pieniążków oddałbym na dom dziecka, przeznaczyłbym. A jak oceniasz muzykę Popka? Wchodzi w różne gatunki muzyczne, współpracuje również z artystami disco polo. Co ty o tym myślisz? Nie mam nic do disco polowców, do tej muzyki, ponieważ sam nagrałem kilka kawałków disco polowych. Znaczy, no to nie są disco polowe, ludzie, osoby na internecie tak uważają, niech tak będzie. Nie mam nic do tej muzyki. Co do jego twórczości, no to uważam, że póki siedział w Anglii na wyspach, nagrywał nawet w miarę. Jako tak mu to wychodziło, zjechał do Polski, nagrywa teraz lipę, ale tak jak mówię, w niego, w jego twórczość i we wszystko, co z nim jest związane, wbijam i tyle. Czy śledzisz freak fighty, nasze polskie freak fighty? Teraz są na topie. Śledziłem przed powałką, teraz jakoś tak zbytnio nie mam czasu. Która organizacja według ciebie jest najlepsza? Która organizacja jest najlepsza? Fame, podam 3 przykłady. Fame, Cloud czy Prime? Ta, w której jak dobrze pójdzie, zawalczę. Czy chodzi też o pieniądze? Nie, o pieniądze nie chodzi, bo tam coś tam pieniążków mam. Kogo nie lubisz w internecie? W internecie czy w życiu? I w życiu, i w internecie. To ci powiem, że poza tymi paróweczkami, to chyba najbardziej tego, co tak zgrywa gangusa, gangstera, a jest pseudogangsterem, Załęckiego. Czy oglądałeś jego walki? Ostatnio stoczył 3 walki, które przegrał i chciałem zapytać o jego umiejętności. Jakie ma umiejętności według ciebie? Powiem ci tak, że chyba sama sobie odpowiedziałaś na to pytanie. No jakie on ma umiejętności, skoro przegrał 3 walki, tak? Z rzędu. To chyba lipa troszeczkę, tak? Denis Załęcki kreuje się na człowieka z zasadami. Jak jest według ciebie? Czy rzeczywiście ma te zasady? Siedząc w kryminale, dużo poruszało się jego tematu, tak? Ludzie rozmawiali na jego temat i powiem tylko tyle, że nie mają dobrego zdania na jego temat. Ja oczywiście nie będę się wypowiadał na tematy kryminału, bo to nie jest miejsce na tego typu rozmowy, ale właśnie przez to, że dużo razy poruszał tematy kryminału, to wjedzie na puchę, będzie po prostu musiał odpowiedzieć za swoje wypowiedzi, za swoje zachowanie. A czy gdybyś dostał propozycję walki z Denisem Załęckim, przyjąłbyś? Nie jest to jakiś mój cel w życiu, tak? No ale gdyby do takiego czegoś miało dojść, no to dlaczego nie? No myślę, że easy.
A bardziej ci zależy na walce z Popkiem, czy właśnie z Denisem Załęckim? Ani nie zależy mi ani na walce z nim, ani z nim. Jeżeli miałbym z kim wybierać, no to powiem ci, że wolałbym na pewno z Popkiem, ponieważ Załęcki to nie jest w ogóle dla mnie zawodnik, tak? Popka nie oglądałem walk, ale myślę, że jeszcze on tam ma jakieś tam p***cie, tak? No a tak, a Załęcki, no tak jak sama powiedziałaś, no przegrał ostatnie 3 walki, nie wiem ile on tam walczył, czy ma w ogóle jakąkolwiek walkę wygraną, no ale no nie jest to zawodnik dla mnie, co nie? Jest ulaną świnią, kurde, pobrał sterydy, zamiast się normalnie odblokować, to poleciał w melanż, zamiast się odblokować, zajebało mu estrogenu dużo, Bebzun ma, kurde, wyjebany jak maciora w 6. miesiącu ciąży. No i tyle, no nie, dla mnie to nie jest zawodnik. A jakie ty masz doświadczenie, jeśli chodzi o walki? Coś tam kiedyś się ćwiczyło, też się nie będę tutaj wypowiadał na ten temat, bo krowa, która dużo ryczy, daje mało mleka. Jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek walki, to sami ocenicie. A czy biłeś się na ulicy? Czy zdarzały ci się właśnie walki uliczne? Mieszkam od 16 lat w Londynie. Tak więc ci, co mieszkają w Londynie albo byli w Londynie, to wiedzą, że tam jest życie takie jak w Polsce w latach 90. Tak więc u nas napierdalanki to jest rzeczą normalną. Cały czas jakieś są dymy z Albańcami, z Litwinami, z Ukraińcami. Ale też nie będę się wypowiadał na ten temat, bo gdybym się rozwinął, to mógłbym sobie przypał narobić. A co myślisz o raperach, którzy już walczyli we freak fightach? Mam tutaj na myśli Filipka, Kizo, Sobotę, Youngmana, Wac to ja, Koro. Co myślisz o umiejętnościach? Powiem ci, że poza Kizo, Sobotą i Youngmanem, to ja w ogóle tam tych imion czy tam ksywek, to ja w ogóle nie kojarzę. Nie wiem, kto to jest, tak? A odnośnie umiejętności Kiza, Youngmana i tam Soboty, no to nie widziałem żadnej walki, to tak samo się nie mogę wypowiedzieć na ten temat. A co myślisz o właśnie Youngmanie, który się mocno wypowiedział na temat Piotra Szyligi, ostatniej afery z Piotrem Szyligą? Co myślę? No powiem ci tak, że bardzo dobrze, że pocisnął, bo no tak się nie robi, no odjebał chłopaczyna manianę taką, że to jest bardzo frajerski numer, tak więc szacuneczek Youngman dla ciebie, kiedyś tam mieliśmy okazję się spotkać w Londynie. Powiem ci tak, że dobrze, ciśnij z nim dalej, mam nadzieję, że kiedyś tam się złapiemy, muzykę tak samo coraz lepszą robisz i jak dla mnie, byku, to w ciągu 2-3 lat będziesz topłancy, nie? Tak mi się wydaje, że Youngman w ciągu 2-3 lat rozpoczął polską scenę, co nie? Powiedz mi w takim razie, jakie masz plany na przyszłość? Teraz w sobotę wyjeżdżam, w piątek wyjeżdżamy już do Amsterdamu, bo w niedzielę jest Mysterland. Wiesz, co jest w ogóle Mysterland? Tak, coś wiem. Jak Tomorrowland, tam ponad 100 koła ludzi będzie. Tak więc walimy w balet, bo jestem 3 tygodnie już na wolności i jeszcze ani razu nie byłem na melanżu. Muszę troszeczkę, kurde, wiesz, się wyrelaksować, przymelanżować. Oczywiście nie melanżu jakoś. Oby nie za dużo. No nie za dużo, nie melanżu jakoś dużo. No tak więc na 2-3 dniach się skończy. Później jadę do Niemczech, no i wyruszam w tripa, którego sobie tam zaplanowałem, siedząc w kryminale, tak. Jadę do 10 państw i tam będę kręcił akurat klipy na płytę, która prawdopodobnie powstanie w ciągu 5 miesięcy. Twoja była dziewczyna, nagrała na ciebie diss. Powiedz mi, co było tego przyczyną? Co było tego przyczyną? No, przyczyną tego było rozstanie nasze, tak? Nie wiem, czy tam śledziłaś naszą tą aferę, bo to aferka była, jakby nie było. 3,5 roku się z dziewczyną rozstałem, tak? Im większa miłość jest, tym później większe są zgrzyty. No było grubo między nami, tak? Oczywiście żałuję tego, że zacząłem jej odpowiadać na te filmiki. No niestety czasu nie cofnę, ale czas minął. Minęły 3,5 roku, życie toczy się dalej. Oczywiście dziewczyna ma jakiś tam uraz do mnie, nagrywa dalej jakieś tam filmiki i w ogóle. Ja powiem tylko tyle, że dla mnie to jest temat zakończony. Żałuję tego, że odpowiadałem na te filmiki, dlatego więcej nie będę się wpieprzał w tego typu aferki internetowe. Ma zamiar dziewczyna nagrywać, niech sobie nagrywa, ja na pewno na nic nie będę odpowiadać. A jakie właśnie na dzień dzisiejszy macie relacje? Rozmawiałem ze sobą, jak się rozstaliśmy, jak ona pojechała, bo motyw jest taki, że pisałem z jej koleżanką, przez to nasz związek się rozpadł, tak? Rozpadł się przeze mnie, jakby nie było. Pisałem z jej koleżanką. Ona pojechała tam do niej, ta jej pokazała wszystkie wiadomości, no i od tamtej pory nie mieliśmy w ogóle ze sobą kontaktu przez 3,5 roku, tak? Było mi bardzo miło ciebie gościć na kanale. Poznać. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Życzę powodzenia, sukcesu, wszystkiego dobrego, cześć. Pozdrawiam wszystkich, z Farcikiem, trzymajcie się tam, Ema. I tak w ogóle w niedzielę wjeżdża nowy kawałeczek, wbijajcie na kanał Małolatka 2 MK2 Music z Fartem.